Cześć, witam Was serdecznie. Garaż zrobiony, a w zasadzie płytki w garażu. Dziś chciałbym Wam powiedzieć parę słów na temat niby banału, a mianowicie czyszczenia fug. No najlepiej jest nie brudzić sobie spoiny albo czyścić na bieżąco. No ale no tu jest dosyć dużo takich niuansów, dlatego że garaż. My staraliśmy się te płytki jednak tutaj dosyć tak mocno dociskać i w kilku miejscach jednak to powychodziło. Więc jak u nas to wygląda? No zawsze można, tak mówię, na bieżąco. No ale czasem nie zawsze można. Czas goni. I więc tak, pierwszy sposób jest nożykiem. Tylko im bliżej tu krawędzi jest, trzeba uważać, żeby tutaj nie uszkodzić. Dwa, przy niektórych płytkach, jeśli zacinamy nożykiem, a wyjedziemy, zostanie nam tu rysa. Kto robił, to wie, o co chodzi. Ja po prostu, jak coś takiego jest, prosty sposób. Zużyta tarcza, cieniutka. Jest to może mozolne. Ale pewne. I nawet jeśli by tu trzeba było w spoinie, o, można to wyczyścić. Gdzie jest jakaś zmiotka? I proszę. Nic nie uszkodzone, oczywiście zawsze można, znaczy to już tam jest głębiej, no ale jakby się ktoś uparł, zawsze to może doszlifować. Na pewno nie uszkodzimy płytki. Jest to moim zdaniem taki sposób bezpieczny. Oczywiście tak jak mówię, najlepiej jest nie zostawiać czegoś takiego, ale jak już zostawimy, zawsze to jakiś sposób. To tyle, co chciałem Wam powiedzieć. Trzymajcie się. Cześć.